gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś materiał ze wspólnego gołębnika. Z nami jest inicjator i właściciel wspólnego gołębnika Polish Masters, czyli Kacper Mak. Witam serdecznie. Kacper, no na początku porozmawiamy sobie trochę, skąd u Ciebie w ogóle się wziął pomysł na takie przedsięwzięcie, bo powiem o tym przedsięwzięcie po prostu, bo to naprawdę z tego, co teraz porozmawialiśmy, pochodziliśmy trochę tutaj, no to jest ogrom pracy, ogrom takiego, powiedzmy, zarządzania tym, jak ty do tego podszedłeś i jakie były początki, skąd ten pomysł? Pomysł u mnie w rodzinie gołębie, tak jak u ciebie, były no, całe życie, tak? Od zawsze, od małego się wychowałem z gołębiami, taki spontaniczny pomysł, no po prostu chciałem coś fajnego stworzyć, żeby ten projekt się po prostu udał, i lubię po prostu to robić, lubię pracować z gołębiami, no i stąd ten pomysł, taka dla kogoś możemy dać jakąś fajną namiastkę rywalizacji. Wiem, mamy takie trudne czasy, że no, gonimy za pieniędzmi, tak, nie mamy czasu, no i dla niektórych hodowców jest po prostu łatwiej czasami wziąć, uchować sobie tą setkę młodych, przeznaczyć te wszystkie gołębie na wspólne gołębniki, no i my takie coś tworzymy, żeby się pobawić, tak, no i tak to wygląda, ja to robię z czystą przyjemnością. Wiadomo, to no jest kupę wyrzeczeń, tak, kupę obowiązków, to nie jest 100 gołębi, to jest w tym roku 1750 gołębi prawie przyjętych, tak. Jest co robić, ale no, lubimy to, jakbyśmy tego nie lubili, to no, nie funkcjonowałoby to tak, jak powinno funkcjonować. Generalnie mówisz właśnie, że gołębie już od najmłodszych lat, tak. Pewnie też nie w takich ilościach jak no teraz. Nie w takich ilościach, ale ja zawsze lubiłem dużo gołębi hodować, te 200-300 młodych prywatnie, to dla mnie to nie jest nic nowego, tak? Teraz nie. 200 gołębi młodych dla mnie to jest teraz garsteczka przy tym, co tutaj się znajduje, tak? No ale dajemy radę na spokojnie. Oczywiście, to jest, teraz nagrywamy powiedzmy przed jeszcze startem drugiego sezonu, tak. Przed startem drugiej edycji. Natomiast gdybyś mógł tak pokrótce podsumować tą pierwszą edycję wspólnego gołębnika, która no też była jakimś wyzwaniem, bo to wszystko toczyło się szybko dla ciebie. Musieliśmy się wszystkiego nauczyć, to no nie da się pewnych rzeczy z internetu wyczytać tak, że wiemy, jak prowadzić wspólny gołębnik, jak to będzie wszystko wyglądało. To jest, wiadomo, od wypuszczenia gołębi, pokarmienie, no to wszystko podejmujemy my tutaj, właściciele tutaj gołębnika, tak? Ci, co obsługują ten gołębnik, ja właśnie najbardziej tutaj, no to ja z moim tatą, tak? Tutaj jesteśmy głową tego całego interesu, no i do tego pracownicy, tak? Ale mówię, no decyzje zawsze ktoś musi podjąć. W jaki dzień robimy trening, o której godzinie wypuszczamy, z jakiej robimy to ten trening, jakiej miejscowości. No mówię, no to w 2021 roku przyjęliśmy 1070 gołębi, tak? W pierwszej edycji. 4 loty konkursowe, finał, 460 km. No, w całej Polsce sezon był wymagający. Też nagubiliśmy sporo gołębi. Nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś w granicach 300 poszło gołębi na finał. Połowa z tego przyleciała, były złe warunki. Pogoda nie sprzyjała gołębiom na finale, tak? Było chwilę takiego zwątpienia, czy w ogóle dadzą radę przylecieć w ten pierwszy dzień, ale no, zabrakło 3 gołębie do wyczerpania konkursu w pierwszy dzień, tak, no to... więc było i od samego rana te gołębie ładnie się schodziły.
teoretycznie, powiedzmy, no, dystans taki już 460 km dla młodego. Tak, tak, to już jest. To już jest fajny dystans. To już jest inna trochę bajka lotowania. Tak jest. Ty też miałeś doświadczenie u siebie w hodowli, jeśli chodzi o choćby takie loty. Tak, bo ja nawet z tej, miejscowość Bremen, ja już osobiście moje prywatnie gołębie z mojej hodowli z tej miejscowości leciały. Wiem, że stamtąd mogą gołębie młode spokojnie wrócić, dlatego też była taka decyzja, że realizujemy to na wspólnym gołębniku. Na tyle kilometrów. Tak, na tyle kilometrów. W tym roku mamy plan, może pójdziemy dalej, zobaczymy, jak się sezon potoczy, tak? Finał jest ten sam, ale w planie jest zrobić dodatkowy lot, ale no... A czyli to już tak jakby po zakończeniu sezonu? Tak, jeszcze możliwość będzie zorganizowania takiego odpłatnego lotu o aktywację. Aha. Cała pula zebranych pieniędzy przeznaczona na nagrody, ale no poczekajmy, zacznijmy trenować pierwsze, tak jest, przebrnijmy loty konkursowe, finał i dopiero będziemy się zastanawiać, co robimy dalej. Dokładnie. Między słowami wcześniej wspomniałeś, że 1700 ponad gołębi przyjętych. Tak, w tym roku, w 2022, 1700. Chyba, czyli to jest 1700, chyba 39 gołębi. 700 tak? gołębi więcej, niż w zeszłym roku. Wcześniej. Tak. Tak jest, czyli dobra prognoza. No miejmy nadzieję, tak? No tutaj ilość jest większa, wiadomo, nagrody dzięki temu są lepsze. Ale też więcej pracy, tak? Czekamy tutaj właśnie na montaż nowej kabiny, bo tutaj kupiliśmy auto do przewozu gołębi od pana Gawlika, który typowo właśnie się zajmuje produkcją takiego sprzętu. Tu go serdecznie pozdrawiam. No i co, no, w granicach 20-23 w tym zakresie będzie ładna pogoda, pierwszy trening 2 km, taki symboliczny, żeby oswoić gołębie z koszami. No i przede wszystkim, no, żeby przenocowały w tej kabinie, to jest najważniejsze, tak? Tak jest, ale treningów jeszcze takich z kabiny nie było, natomiast gołębie koło domu. Tak, już wymagamy od nich tak już od 2 tygodni. No wiadomo, są takie, które startują, 2/3 gołębi, które startuje nawet kółka nie robią, odchodzą od gołębnika i nie ma. Ale są takie, które no, są leniwe, no i jest flaga, no i codziennie od 8 do 9 te gołębie są utrzymywane w powietrzu godzinę. Zresztą można wejść na naszą stronę internetową, zakładka kamery live i to cały czas 24 na dobę ta kamera chodzi, więc można sobie zobaczyć, jak to u nas wygląda. Tak jest, dokładnie. Wszystko jest na bieżąco podgląd, także to można obserwować. Jeśli chodzi o zmiany odnośnie względem sezonu 2021, no to przede wszystkim pierwsze, co się rzuca w oczy, to ten podest do lądowania. Tak. Za chwilę sobie właśnie tam przejdziemy, pokażemy, jak to w tym roku wygląda. To wskakiwanie gołębi do środka, wloty i tak dalej. Bo jest to ciekawie rozwiązane i może nawet sobie któryś z hodowców u siebie coś takiego zastosuje. No, dokładnie. Bo u młodych na pewno jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Także może przejdziemy sobie tam. No dobrze. Także teraz właśnie zaprezentujemy sobie ten wlot. Powiedzmy wlot, bo on jest taki dosyć duży jak na wlot. Ja na to mówię lądowisko. Dokładnie. Ja to nazywam lądowiskiem. 30 metrów długie, 6. Jest 6 anten. 6, tak? Dobrze mówię? 6 anten. Sześciopolowych, benzinga, no w tym roku nabyliśmy system benzing, bo jesteśmy zrzeszeni od tego roku, od stycznia w FCI. No właśnie, i tutaj może się na chwilę zatrzymamy i właśnie o tym chwilę powiesz. FCI, tak. Czyli pierwszy wasz sezon. Tak, no to nasz drugi sezon, a pierwszy w FCI, tak? No właśnie. Tak, no i tak to... No tak to wszystko będzie wyglądało. No tutaj gołębnik stworzył tutaj możliwość właśnie uczestniczenia w rywalizacji o Mistrzostwo Świata wspólnych gołębników. No i tak to się prezentuje. No wiadomo, wymogi są, kontroler, który tutaj nas kontroluje, no jesteśmy w kontakcie. Musimy pokazywać, jak te gołębie się prezentują, przedstawiać czystość w gołębniku. No i tak to no właśnie, funkcjonuje. Właśnie może tak pokrótce wytłumaczyłbyś, jak to wygląda właśnie uczestnictwo w takim FCI, z czym to się wiąże, jakie warunki trzeba spełniać? Jakie warunki trzeba spełniać? To zależy, pytasz tutaj ze strony organizatorów, jak to wygląda, tak? Tak. No co, no przede wszystkim no będziemy rozliczani z tego, jak wypadną loty, to jest najważniejsza rzecz, tak?
ile gołębi utrzymamy do lotu finałowego i ile tych gołębi też z finału wróci. To procentowo to po prostu będą punkty przyznawane za tego typu osiągnięcia, za czystość w gołębniku, ogólnie za organizację, za kamery. Samochód, który będzie do przewożenia gołębi, musi być wyposażony w system GPS, tak? Jeśli tego nie będzie, to też będą punkty minusowe. Warunkiem jest też, taki jest warunek, że musi przetrwać 30% gołębi, musi ukończyć loty konkursowe do finału i z tego finału też, z tej puli musi 30% wrócić, tak? I to jest taki wymóg FCI w tym roku, to jest nowy regulamin 2022, podniesiony jest dość mocno poziom, tak? Będzie też oceniona impreza finałowa, no za wszystko są punkty, tak? Za wszystko są punkty. Ja mogę, teoretycznie nawet mógłbym taki regulamin, to może być dobry pomysł, zamieścić nawet na naszej stronie internetowej, żeby uczestnicy mogli się zapoznać, z czego jesteśmy tak naprawdę rozliczani. Dokładnie. Tak? I jest to też w pewnym sensie mobilizacja dla organizatorów. Tak, no bo tutaj w tym roku będzie wyłoniany, będzie klasyfikacja najlepszych wspólnych gołębników zrzeszonych w FCI. Jak się chyba nie mylę, tych gołębników są 42 na świecie zrzeszone w FCI. I co jeszcze jako ciekawostkę, od tego roku będzie najlepszy gołąb świata wspólnych gołębników z najniższym koeficjentem z trzech konkursów. Tak jak my lotujemy w oddziale, tak samo będzie na wspólnych gołębnikach. Normalnie będzie na wystawie ogólnopolskiej będą takie gołębie, trzy najlepsze i one będą reprezentowały Polskę na olimpiadzie, tak? O proszę, o tym nie wiedziałem. Tak, i to jest taka właśnie nowinka, FCI coś chciało takiego... No coś fajnego stworzyć. Zachęcającego też. No to jest fajna alternatywa, tak? Bo można będzie się naprawdę się pochwalić, że miało się tego najlepszego gołębia ze wszystkich wspólnych gołębników na świecie, tak? Dokładnie. Tak jest, także no powiedzmy, rywalizacja wchodzi na jeszcze wyższy poziom. Tak. Jeszcze więcej będzie uwagi skupianej na tych wszystkich kwestiach organizacyjnych. A jeśli chodzi od strony praktycznej, jak to teraz na wspólnym gołębniku u Was wygląda? Jak widzimy, część młodych sobie wyskoczyła na wolierę. Tak, ale one są teraz akurat świeżo po karmieniu, to one tam baraszkują sobie w przedziałach, więc... Tak jest, ale zadowolone, zakładam, że na razie sytuacja wygląda dobrze, jeśli chodzi o zdrowie i tak dalej. Tak, no wszystko tutaj też wiadomo, no też wymóg FCI, no opieka weterynarza, tak? Mamy tutaj swojego lokalnego weterynarza, który no, cały czas jesteśmy w kontakcie, tak? Bo to jest dużo gołębi. No i to też jest wymóg, tak? Co miesiąc FCI może po prostu zarządzać od nas, załóżmy, za miesiąc kwiecień, przedstawić dokumenty o stanie zdrowia gołębnika przez weterynarza naszego, tak? Tak to wygląda. FCI może napisze do nas po prostu maila, że po prostu potrzebuje taki dokument a my musimy taki dokument mieć, tak, żeby były gołębie, że jest kontrola na gołębniku, żeby były badane, czy były jakieś kuracje przeprowadzane. Musi być też przez weterynarza naszego podbite, że były gołębie na paramyksowiriozę zaszczepione. No my w tym roku akurat jeszcze też inne szczepionki tam używaliśmy, nie tylko paramyksowirus. Tydzień temu właśnie, ile one teraz są? Chyba szósty dzień po szczepieniu na ospę, tak? Właśnie teraz. Teraz przerwę Ci na chwilę, wejdę w słowo, ale do tego będę zmierzał, żebyś rozwinął ten temat. Właśnie dla takiego uczestnika, który pierwszy raz chce wysłać swoje gołębie, gdybyś mógł pokrótce opisać, jak przebiega ten moment, odkąd te młode są właśnie dostarczone do Was i jakie one właśnie przechodzą szczepienia i tak dalej. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jak uczestnik wysyła do nas gołębie, no to my przede wszystkim dzwonimy, przyjeżdżają do nas te gołębie, dzwonimy do niego z zapytaniem, zdarza się, że są dokumenty, nie ma dokumentów, ale za każdym razem dzwonimy i się pytamy, czy gołębie były szczepione. Jeśli były szczepione, no to my je sobie szczepimy za 3 tygodnie, tak? Jeśli gołąb był niezaszczepiony, to od razu w dniu przyjęcia są szczepione. W tym roku były szczepione szczepionką Kolumbii RP na paramyksowirozę i na rotawirusy. No i tak gołębie dwa razy zaszczepione plus ospa, tak? Więc... Czyli ospa to świeże szczepienie dopiero? Tak, świeże szczepienie, no bo to jest teraz taki okres akurat. Tak jest. Hodowcy szczepią właśnie teraz na ospę. Ja też się właśnie przymierzam, tylko trzeba trochę czasu znaleźć, żeby... Ale u siebie nie ma kiedy. U siebie w domu, tak, u siebie nie ma kiedy. I chcę właśnie też zaszczepić na ospę. Szczepionki czekają, ale nie ma komu wykonać pracy, bo cały czas tutaj bardziej jesteśmy zaangażowani. No i tak to wygląda. No przede wszystkim profilaktyka,
Te gołębie no, przyjeżdżają do nas, od razu obrączka elektroniczna na nogę po szczepieniu. Bazujemy na medycynie Tolisana. U200 krople na. To też od razu. Tak, od razu, bo. No później. Z tylu gołębników przyjeżdżają gołębie, no będą miały tam jakieś piórojady. Piórojady no, to rzecz nabyta, tak? Wpuścimy kilka takich gołębi, no i zaraz będą miały wszystkie, tak? Tak dlatego, jest. Dlatego od razu kropelka U200, no i wprowadzane od razu do systemu, na nic nie czekamy, nie zwlekamy, tylko od razu do systemu, aktualizowane jest codziennie. No i co? No i później obloty, coś odpadnie, gdzieś na oblocie zginęło, czy po prostu gołąb padł, bo no to są normalne rzeczy na wspólnym gołębniku, tak? Prywatnie w domu też jakieś padnięcia gołębi się zdarzają, adenowirus, niektórzy sobie z tym radzą, niektórzy nie radzą, tak? Tak jest, i to też jest przyczyna, strat później w lotach, że my nie teoretycznie, te gołębie są zdrowe, ale my tego nie widzimy, a im coś tam lekko dolega, tak? No i co? No i tak to się prezentuje. Była tam opublikowana lista, ludzie tam, uczestnicy mogli nam wymienić te gołębie, które gdzieś coś padły, czy gdzieś tak, na oblocie, tak, to zaginęło, no a później jak już coraz bliżej tych treningów, no to już nie ma możliwości tej wymiany, tak? Dzisiaj mamy, nie wiem, chyba jest który, dzisiaj 17? Tak? Tak. 15, tak? 15. Dzisiaj mamy 15. No tydzień mamy do pierwszego treningu, tak? 5-7 no dni, tak? To już nie ma możliwości wymiany. Żeby wysłać jeszcze. Bo nie mamy szans na. Ale na jest określony czas, kiedy można dostać. Tak, dosłać. Tak, można dostać. Jeśli coś padnie, jeśli coś. No stara się, że no, nawet w płot wystarczy, że tego gołąb uderzy i się zabije. W powietrzu się potrafią dwie grupy tutaj, przeciąć. Tak? Nie, warunki mają bardzo dobre, no tak? Właśnie. Warunki mają dobre, nic tu z takiego złego się. Nie, po prostu no nie dzieje. Podes jest fajny, one można to na kamerach sobie codziennie zaobserwować. Po oblocie gołębie sobie tutaj po całej działce chodzą ładnie w tej trawie, tutaj sobie zbierają to, co tam uważają no, za słuszne. Miejsca mają tutaj sporo i do wypoczynku, i do latania. Tak, gołębniki obszerne, duże. Gołębniki są nieprzepełnione, tam 50-60% mają siodełek wolnych, więc no to, no to jedno miejsce, dwa miejsca na jednego gołębia, więc moim zdaniem co tu więcej chcieć, tak? Kolejną kwestią istotną pewnie i dla uczestników, i dla organizatorów są regulaminy, czyli bardziej nawet chodziłoby mi o to, jak wyglądają współzawodnictwa, jakie są drużyny, no i jak w ciągu sezonu z nagrodami, z poszczególnych lotów plus ewentualnie finał. Sytuacja wygląda w taki sposób, że no gołębie przyjmujemy od tego 15 marca do 20 maja. Tak to się prezentuje w tym roku i myślę, że w przyszłym roku będzie to samo. No co, na nagrody są za wszystkie loty konkursowe od 1 do 20 gołębia nagradzamy. Nagradzane są chyba 20 najlepszych asów. Lot finałowy osobno nagradzany, no i drużyny 5 plus 1 rezerwowy z 5 gołębi. Z 5 gołębi punktują 3 gołębie. Rezerwowy gołąb jest w gratisie, jeśli komuś z tej piątki odpadnie podstawowy gołąb. Z automatu go wskakuje jako podstawowy, tak? No i z każdego lotu punktują 3 pierwsze gołębie. Tak jak w oddziale, lecimy 120 km, 20 punkcików. Lecimy z 200, 250 km, to 30 punktów. Lecimy już finał 460, no to już 50 punktów zdobyła pierwszy gołąb, tak? Żeby każdy lot, trudność lotu po prostu wynagradzać tymi punktami. Im dłuższy kilometraż, tym więcej punktów. Myślę, że to jest właśnie fajne rozwiązanie, bo... I przede wszystkim w tym roku wygrywają... Pierwsza zasada to będzie taka, że gołębie, drużyna wygrywa z największą ilością punktów, a nie z największą ilością konkursów. No właśnie. Bo będzie tak, że dla jednego uczestnika będą super siadały z dwóch pierwszych trzech lotów gołębie, a z finału nic nie zdobą, można powiedzieć, tam słabo przylecą. No i tak może zostać zwycięzcą, a ten gołąb, który pokonuje finał, no 460 km, moim zdaniem ma dużo większą wartość, niżeli gołąb, który... dwa razy dobrze przyleciał, a na 300 km zginął, tak? Tak jest. No więc. Dokładnie, czyli jeśli mówisz o drużynie, to masz na myśli drużynę ze wszystkich lotów konkursowych, tak, ogółem. Tak, tak. Klasyfikacja drużynowa, włącznie z finałem. 5 lotów konkursowych i 6 finał. I za to jest właśnie do wygrania. Pierwsza nagroda jest samochód, tam 70 tysięcy wartość. No i później tam już za drugą nagrodę nie będzie samochodu, bo ceny aut.
poprzez wojnę na Ukrainie tak poszły do góry i dostępność samochodów jest teraz tak, no ciężko, tak, dostać, trzeba naprawdę dobrze się postarać, żeby coś kupić teraz od ręki, no to już druga nagroda, to już będą tak samo pieniądze, no i tylko pierwsza drużyna, najlepsza drużyna wygrywa samochód, a resztę, wszystko, nagrody pieniężne, no jest na naszej stronie wszystko, cały regulamin, tabelka z nagrodami, zapraszam, żeby się z tym zapoznać. No i tak jak mówię, no zaraz startujemy, zaraz się zaczyna, no jeszcze chwilka. Już całkiem niedługo. Zostało powiedzmy tydzień do pierwszego treningu. Tak. Zawsze te pierwsze treningi to jest taka niepewność wśród hodowców, jeśli u siebie tam mają, więc tak, to zdaję sobie sprawę, to że samo. Dla ciebie przy tej ilości gołębi też jest to lekki tak, stres w głowie i niepewność. Stres, nie, no to wiadomo, to jak ze wszystkim, tak. Trzeba unikać złej pogody. No i co, bazować na zdrowiu, tak? Jak będą gołębie zdrowe, można od nich zacząć wymagać tego, żeby dobrze przylatywały, tak? No, dokładnie. Jeśli chodzi, bo mówiłeś, że używacie produktów z Tolisana, jeśli chodzi o... Tak, medycyna Tolisan, Krzyśka Szkolnego produkty tak samo dajemy, bo się przekonałem prywatnie na swojej hodowli, że to są jedne z najlepszych produktów na chwilę obecną na rynku. Firmy Paloma, zakwaszacz Paloma Blue, też bardzo dobry produkt, też to stosujemy. Probiotyki firmy Volantor. Do kąpania gołębi, do pojenia, tak, do spryskiwania gołębników, to firma Volantor. Współpracujemy też z firmą Greenplay. Tak samo tu stosujemy ich produkty i tam pojedyncze środki medyczne. No i tak, no cały czas ręka na pulsie. No i też nie można, nie wiadomo ile tych takich produktów energetycznych dawać. Karma lekkostrawna. Karma jest lekkostrawna. Karmę możemy sobie zaprezentować. Karmę możemy zaprezentować. Jaką teraz tak? dostają, bo do środka, do gołębnika wchodzić nie będziemy. Mamy taki nasz tutaj wewnętrzny regulamin, że tylko obsługa gołębnika. Dokładnie. Tylko obsługa gołębnika, bo chcemy uniknąć po prostu tutaj wnoszenia jakichś bakterii do gołębnika, jakichś chorób, no bo mówię, to jest no poważne wyzwanie, tak, przed nami. Więc no staramy się, żeby no wykluczyć tutaj jakieś później błędy, które no żebyśmy nie chcieli powtarzać na przyszłe lata. Dokładnie. Tak? Więc jeśli się tutaj trzymamy, no i moim zdaniem tak to powinno funkcjonować. No obsługa jest od tego, żeby pracować przy tych gołębiach, a nie to, tak samo, to nie jest punkt obserwacyjny, tylko po prostu wspólny gołębnik. Dokładnie tak, tak samo jak na przykład z przylotem z finału, nie? Też to odgradzamy te po prostu tutaj tą część taką widowiskową, gdzie uczestnicy obserwują, jak gołębie przylatują. Staramy się to jak najdalej odgrodzić, bo wiemy, jak to wygląda. Uczestnicy lubią po swojemu sobie tam zawołać gołębie, a tutaj no, jest od tego obsługa gołębnika, tak? I, dokładnie. I tak to funkcjonuje. Także jeszcze tylko pokażemy mniej więcej tak, jak to w tym momencie wygląda. Akurat gołębi tutaj troszkę. Tak, są chwile po karmieniu, tak, to no, są w gołębniku. Prawie wszystkie w gołębniku. Dokładnie. Tak, prawie wszystkie w gołębniku. Także teraz może tą karmę sobie zaprezentujemy. Dobrze. Tak jak zapowiadaliśmy, teraz przedstawimy karmę, jaką gołębie teraz jedzą. Pokażemy, jak ona wygląda, może coś o niej opowiesz. Karma lekkostrawna. Co tutaj, no też jest bardzo dobrego gatunku jęczmień browarniany dodawany do tej karmy, bo ja uważam, że w każdej hodowli gołębi pocztowych no to dobrej jakości jęczmień, no to jest podstawa. Karmy lekkostrawne, troszeczkę jeszcze tu pojedyncze groszki są w tej karmie, ale no to już jest mieszanka, która będzie do 200 km na pewno to będzie podawane. No i tak, nie zmieniamy karmy, cały czas karmimy tą samą mieszanką, nic nie zmieniamy. No tutaj są, dodajemy płatki owsiane, ostropes plomisty. No i tutaj to jest karma właśnie z MDM, firmy MDM. Lekkostrawna właśnie z wyłączeniem właśnie nasion tych białkowych, strączkowych. No i to już będzie, tak mówię, to do 200 km na tej karmie będziemy obsługiwać gołębie, tak jak tutaj też widzicie, przygotowana woda, gołąbki są już po karmieniu, przygotowana woda, 25 pojników rano, wieczorem, pojniki, nie wiadomo, myte codziennie. No i taka monotonia. Logistycznie jest to rozwiązane, jak widać. Nie trzeba chodzić. Tak, no bo tutaj trzeba 100 metrów wynosić te pojniki, a tak my po prostu bierzemy no, przyczepka, ciągniczek od koszenia trawy, no i dzień w dzień. No musimy sobie ułatwiać jakoś życie, tak? No, robotę musimy wykonać, ale no roznoszenie pojników, no to nie musimy, możemy to jak po najmniejszej linii oporu jasne, zrobić. Tak, bo dokładnie. A jeszcze powiedz mi, bo gołębie przed chwilą zjadły swoją porcję, tak? Powiedzmy, i
Mówiłeś, że one jeszcze będą dokarmiane. Tak, tak, no, no to mówię, no to... Czyli to karmienie się staramy odbywa się, tak, że staramy jeszcze się, żeby, tak, staramy się, żeby gołębie były... No bo jest duża ilość gołębi, żeby każdy gołąb miał możliwość spokojnie się najeść, żeby były no tak na te 80-90% dosyta nakarmione. Bo wiadomo, jak przekarmimy, no lepiej jest nie dokarmić, niż przekarmić gołębie. Ja tak uważam, ja taką metodę stosuję od iluś już tam lat, że no nie mówię, żeby nie dokarmić w taki sposób, że gołębie po głowie chodzą. Ale no musi być po prostu tak mieszanka dobrana, żeby ten gołąb był cały czas, tak, bo cały czas chciałby coś zjeść. Ilościowo tak? Jedzą sporo, ale powiedzmy ta karma jest dosyć lekkostrawna i tak dalej, więc one zaraz są głodne. Tak, tak, no właśnie o to nam chodzi, tak, no bo później nam to ułatwia, bo taką ilość z oblotu zwołać, no to trochę trwa, tak, no to nam to ułatwia, no karma powinna być no lekkostrawna, żeby się gołębie nam nie zapasały, no i myślę, że to jest taka mieszanka, która akurat w sam raz, no tak mi się wydaje, będziemy wnioski wyciągać po lotach konkursowych, będziemy widzieć, jak się sprawdzi. Wszystko, dokładnie, tak? Także teraz pojniki jadą do gołębnika, a my jeszcze przejdziemy sobie do środka i chwilę porozmawiamy. Dobrze. Także teraz już jesteśmy na finale naszego materiału dzisiejszego w centrum dowodzenia wspólnego gołębnika Polish Masters. Jak widać na ekranie, kamera za oknem, gołębniki, więc wszystko jest do podglądu. Tak, to jest z tego fotela. Ta sama kamera, co jest w zakładce kamery live, to jest to samo. No właśnie, kamerę sobie można na bieżąco oglądać. Zresztą ty też często informacje zamieszczasz, tak, jak tak. Sytuacja wygląda. Odnośnie też gołębi, które gdzieś się zapodziały, czy coś się z nimi wydarzyło, też są informacje na stronie. Dokładnie, tak. No i teraz też będzie niedługo pierwszy trening, gdzie będzie widać już aktualny stan gołębnika. Tak, pierwszy trening 2 km, wtedy też będzie ta inwentaryzacja stada kolejna i będziemy widzieć, no coś no, na pewno jakieś tam gołębie odpadły, bo to jest normalna sprawa, tak jak w prywatnych hodowlach. Gołębie lecą, odchodzą od gołębnika, wracają, to wszystko tak samo wygląda, takie same są zasady. Trening pierwszy dzień za tydzień, 2 km. Czyli pierwsze 2 km, a jak później z treningami? Ile w ogóle przed pierwszym konkursem? Myślę, około 10 treningów wykonamy. Tam gdzieś tak do 50 km. Był pierwszy konkurs 85 km. To ostatni trening będzie 50. No i zobaczymy. No, będziemy wszystko do sytuacji dostosowywać. Jakie warunki będą pogodowe? Jakie będą warunki pogodowe? Jaka sytuacja będzie na gołębniku, żeby tylko te adeno nas nie dokuczało, więc myślę, że co drugi dzień nawet będziemy trenować. Jak będzie wszystko ok, to co drugi dzień jesteśmy w stanie normalnie trenować gołębie. Tak jest, czyli najbliższe plany wspólnego gołębnika znamy. Hodowców oczywiście zapraszamy do obserwowania, śledzenia. Tak, wszystko będzie na bieżąco, tu jest kamera live, ale też na Facebooku będziemy na pewno live'a robić z każdego, no czy to będzie trening, czy lot konkursowy, będzie live. I co, tutaj zapraszamy, jeśli ktoś będzie miał ochotę podjechać na loty konkursowe, jak na przylot gołębi, no to serdecznie zapraszamy. Tak jest, także wszystkim uczestnikom aktualnie w tym sezonie życzymy udanego sezonu. Jak to mówią, niech wygra najlepszy. Niech wygra najlepszy, tak. Powodzenia w lotach młodych, też tutaj w oddziałach, okręgach. No i co, no żeby to loty były chyba pomyślne, żeby nie było ciężkich, wymagających lotów takich bez przyczyny, żeby pogoda nam sprzyjała, bo też tutaj się staramy, całe serce wkładamy w to wszystko, żeby jak najwięcej tych gołębi po prostu pomyślnie wracało do domu. Dokładnie, także mi pozostaje życzyć wam udanego sezonu na wspólnym gołębniku. Widzę, że pracą jest to obłożone bardzo dużą. Jestem, powiem szczerze, pod wrażeniem, bo gołębnik no, robi ogromne wrażenie, jego wielkość w ogóle. No na pewno nie ma w nim przepełnienia, myślę, że to przy młodych gołębiach jest istotne. Na ten moment gołębie wyglądają fajnie przed pierwszymi treningami, więc miejmy nadzieję, że już to tak będzie do końca sezonu. No tak, no staramy się, żeby było jak najlepiej. Utrzymać przede wszystkim w 100% zdrowiu. Wiadomo, no 100% zdrowie nie będzie u wszystkich gołębi, tak? Bo to tak samo jest u nas w prywatnych hodowlach. No ale staramy się, żeby te gołąbki były jak w najlepszej kondycji, w jak najlepszym zdrowiu. No i wtedy możemy spodziewać się, że tych strat nie będziemy ponosić. Dokładnie, także wszystkim życzymy dobry lot i do usłyszenia. Dobry lot, do zobaczenia.